Magdalena Cieślińska, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o pomocy Mazowsza dla uchodźców z Ukrainy. Płock gościł na kongresie w Katowicach, a na koniec odbył się finał konkursu profilaktycznego dla dzieci. Samorząd województwa mazowieckiego uruchomił kolejne wsparcie dla gości z Ukrainy. W Płocku ruszyły bezpłatne twórcze zajęcia języka polskiego dla najmłodszych oraz specjalne kursy dla ich rodziców i opiekunów. Samorząd Mazowsza wspiera uchodźców z Ukrainy. W Płocku ruszyły bezpłatne twórcze zajęcia języka polskiego. Są one skierowane do najmłodszych gości zza wschodniej granicy. Równocześnie wystartowały także specjalne kursy dla ich rodziców i opiekunów. A to wszystko po to, by ułatwić obywatelom Ukrainy pobyt w Polsce i w Płocku. Zajęcia te realizują MSDN Wydział w Płocku oraz Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. Ponadto do Ukrainy trafi kolejny transport humanitarny. Przekazujemy dzisiaj na ręce pana marszałka, po to, żeby za pośrednictwem tego transportu pomocy humanitarnej, kolejnych karetek, które zostaną przekazane do obwodów ukraińskich, ponad 1000 apteczek, które skompletowali harcerze z Płocka, harcerze z całego Mazowsza, ale też apteczki, które dotarły do nas od skautów holenderskich, od skautów szwedzkich. Jak podkreślał marszałek województwa, to kolejne wsparcie, które jest kierowane do uchodźców. My staramy się, jako samorząd województwa i nasze instytucje również, pomagać od właśnie pierwszych dni tej agresywnej napaści Rosji na Ukrainę. Praktycznie 4 dnia zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu. W tej chwili w sensie finansowym to jest już prawie 5 milionów złotych przekazanych w formie przede wszystkim sprzętu medycznego. Jedną z form pomocy obok lekcji języka polskiego i darami humanitarnymi będą MAKI, Mazowieckie Kluby Integra. To specjalne zajęcia twórcze, które nie mają barier komunikacyjnych, a mają zintegrować najmłodszych. Projekt realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Za nami Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Wśród panelistów znalazło się także miasto Płock. W jakiej roli? W ostatnich dniach kwietnia w Katowicach miało miejsce ważne wydarzenie. Samorządowcy spotkali się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród panelistów obok prezydenta Zabrza czy Sosnowca znalazł się także włodarz Płocka. Zawsze jest tak, że Katowice i Europejski Kongres Gospodarczy to doskonała okazja do tego, by tworzyć taką płaszczyznę spotkania samorządów, przedsiębiorców, także rządu, do tego, by rozmawiać o przyszłości samorządu, ale także przyszłości chociażby realizacji inwestycji w Polsce, także w tej perspektywie europejskiej, środków, które mamy szansę pozyskać, pod jednym oczywiście warunkiem, że będziemy w końcu praworządnym krajem. Podczas swojej wizyty w Katowicach prezydent Nowakowski mówił m.in. o inwestycjach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Płock od wielu lat jest już partnerem tego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Mamy tam swoje stoisko, tak jak wiele innych miast albo regionów. I no, mamy także sprawdzonych partnerów, którzy przychodzą do nas, ażeby rozmawiać chociażby o partnerstwie publiczno-prywatnym, które realizujemy w naszym mieście, ale także wielu innych inwestycjach, które albo są w fazie realizacji, tak jak stadion, albo projektowania, jak sala koncertowa, czy też budowany właśnie aquapark w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas kongresu rozmawiano m.in. na temat przyszłości samorządów. Za nami finał konkursu Lew, Zebra i Alpaki dbają na drodze o dzieciaki. Profilaktycznej zabawy, którą Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej zorganizował dla najmłodszych. To był potrzebny i ważny program. Za nami finał konkursu dla dzieci. Lew, zebra i alpaki dbają na drodze o dzieciaki. Zabawy, która bawiąc uczyć miała najmłodszych podczas zasad prawidłowego i bezpiecznego zachowania na przejściach dla pieszych. Konkurs rozpoczął się, program rozpoczął się w pierwszym semestrze tego roku szkolnego. Natomiast i pandemia, i pogoda spowodowały, że jest wydłużone aż do teraz. Rozpoczął się konkursem plastycznym. Dzieci miały przygotować indywidualnie
indywidualne plakaty, plakaty dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, opatrzone odpowiednim hasłem reklamowym. Nagrodami poza słodyczami i odblaskami była też interesująca lekcja, którą uczestnicy programu odebrali. Najmłodsi najpierw dowiedzieli się, jak zachować się w środkach transportu publicznego, to za sprawą autobusu komunikacji miejskiej, który przywiózł dzieci, a później poznały zasady odpowiedniego zachowania na pasach. Na scenie przechodzimy na specjalnie tutaj postawione przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną dzięki uprzejmości Miejskiego Zarządu Dróg, gdzie dzieci mogą się przekonać, jak ta sygnalizacja działa i jakie obowiązują na niej zasady. Bo trzeba pamiętać, że niestety coraz więcej osób ginie na przejściach dla pieszych ze względu na to, że nie zwracają uwagi, że samochody poruszają się z dużymi prędkościami albo korzystają w tym przejściu z telefonów komórkowych albo słuchawek, co stwarza dla nich zagrożenie. Na dzieci oprócz zajęć w praktyce czekały również inne atrakcje. W ramach współpracy z Mariawitami pod przewodnictwem mariawickiego biskupa Marka Babi oraz ze Strażą Miejską przygotowaliśmy dla dzieci zabawy na świeżym powietrzu, ruchowe. Przy okazji uczymy dzieci zasad ruchu drogowego oraz zapewniamy świetną zabawę. Partnerami konkursu były m.in. Komunikacja Miejska w Płocku i Kościół Starokatolicki Mariawitów. Patronem medialnym konkursu była także m.in. PTV Płock. Telewizja. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.